Podjęliśmy działania mające na celu przebadanie pulmonologiczne dzieci uczniów klas trzecich pod kątem właśnie jakości powietrza, oddziaływania powietrza na dzieci. To jest 5,5 tysiąca dzieci. Zostało już przebadanych 2,5 tysiąca około. Reszta jest w trakcie badań. Robimy pomiaru tlenku azotu. Jest to bardzo proste badanie, które każde dziecko klasy trzeciej wykonuje bardzo sprawnie. Polega na wykonaniu krótkiego wdechu i wydechu. Mierzymy stężenie tlenku azotu, który teraz współcześnie jest monitorem takim i markerem zmian zapalnych w układzie oddechowym, a zwłaszcza astmy odskrzelowej. Te badania zostały wprowadzone w badaniach klinicznych. Jeszcze nie były na taką skalę robione w Krakowie. Czekamy, co wyniknie z tych badań. Badamy to teraz w okresie dużego zanieczyszczenia, większego smogu. Planujemy drugi etap badań na przełom wiosny i lata i badania porównawcze. Wyniki wszystkich badań zostaną opublikowane, opracowane naukowo, przekazane wszystkim klasom, szkołom, rodzicom dzieci, a dzieci, które będą miały nieprawidłowe badania, będą poproszone przez nas i będą poddane szerszej diagnostyce układu oddechowego, diagnostyce pulmonologicznej i alergologicznej.